i took your heart i did things to your own and lovers. love what we do in the dark it made you a god please cops and preachers would tell me Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Bardzo długo szukałam piosenki do intro, tym razem rekordowo długo. Oczywiście, na co Pierwsze skojarzenie miałam Let's Talk About Sex Baby, ale potem myślałam sobie, boże, jaka to jest klisza I, i, i nie. A w tej piosence, którą usłyszeliście, którą bardzo zresztą polecam, jest pokazana otwarta na wielorakie interpretacje dynamika. Relacji, w której jednej osobie bardziej zależy, drugiej mniej, no, ale to jest właśnie do interpretacji. Nie jest to powiedziane wprost, natomiast dochodzi między dwojgiem ludzi do zbliżenia, zbliżeń, a jedna z tych osób nadal nie zna imienia tej, tej pierwszej i pasowało mi to do dzisiejszego przekazu, i chciałabym pogadać sobie o seksie też w taki trochę nieoczywisty sposób, i dzisiaj będzie o seksie, o facetach, o facetach w seksie, o seksie w facetach <grych> i jakby ch chcę wziąć na tapet, nie mówi się na tapetę, na tapet, taki temat, albo stwierdzenie, każdy facet chce tylko seksu. Dwight Schrute by tu już wleciał, false, ja od razu tak, to, to jest w ogóle bardzo duży stereotyp, nie każdy facet chce tylko seksu, a nawet tam, gdzie jest facet, który chce seksu, to wcale niekoniecznie chce tego seksu, i to jest tutaj takie drugie dno, o którym będzie mowa. A to przekonanie, że każdy facet chce tylko jednego, to jest bardzo silnie zakorzeniony stereotyp. I w tym podcaście dzisiaj będę chciała sobie tak trochę popływać. Nie będzie tutaj takiej struktury typu 10 porad albo 5 wskazówek i tak dalej. To będzie bardziej wywód. I chciałabym sobie tak popływać wokół trzech wysp. Najpierw pogadamy sobie trochę właśnie o tych stereotypach, o tym jak postrzegana jest męska seksualność, jak mężczyźni byli socjalizowani do jakich podstaw, do jakich przekonań. Potem postaram się odpowiedzieć na to pytanie, czy każdy facet chce tylko seksu, ale tak trochę głębiej. To znaczy skoro już wiemy, nie jest to odkrycie, że nie, no to czego ci faceci chcą? Jakie są ich korowe potrzeby? Czego oni tak naprawdę chłoną, czym się karmią, czego potrzebują. No i potem właśnie będzie jeszcze taki mały mindfuck, taki bank i, i, i odkrycie, jakie ostatnio miałam względem właśnie seksu i tego, czego faceci w tym seksie szukają. Więc okej, okay, to zacznijmy od, od, od początku. No, no i tu będzie mała generalizacja, uproszczenie, no bo jakkolwiek bardzo nie lubię generalizacji. To niekiedy pewne zachowania są bardziej popularne w pewnych grupach. I, i tak powiedziałabym, że w naszym kręgu kulturowym taki statystyczny 30-40-letni facet jest bardziej otwarty i gotowy na seks niż taka typowa 30-40-letnia kobieta. I tutaj jest cały koszyczek powodów wychowanie patriarchat, kościół takie przekazy trzymaj nóżki razem u dziewczyn jeszcze wzbogacone lękiem przed ciążą który skutecznie obrzydzał seks no bo jak w stresie się wyluzować no hello, boisz się o ciążę, boisz się, że spadnie gumka nie stać się na tabletki antykoncepcyjne i yeah, a super, puszczę wszystkie hamulce, no, no nie, jak jest stres to nie ma zabawy i, i ciężko wtedy o przyjemność do tego dochodzi kult macho nakierowanie na performance i na osiągi, a nie na przyjemność czyli nie ma tutaj takiego pleasure driven sex tylko raczej performance driven sex sterowanie wstydem u obu płci, u obu grup tyle, że u kobiet ten wstyd był nam wtłaczany za seks za zbyt częsty seks, za zbyt seksowne zachowanie czy ubieranie się u facetów za brak tego seksu no co ty jesteś, jesteś jeszcze prawiczkiem ile dup wyrwałeś i tak dalej i tak dalej więc tutaj jakby takie oczekiwania, wstydy i tak dalej robią swoje więc jakby każde z, z tych punktów, które powiedziałam mógłby być tematem na osobne wywody, ale przekaz jakby stąd chciałabym, żeby wybrzmiał taki, że Generalnie wśród mężczyzn jest większa otwartość i gotowość na, na seks, i jest większa akceptacja na przyjmowanie seksu, który się dzieje, który mógłby się zadzia zadziać wokół, niż u, u kobiet, które gdzieś mają pewne e, blokady. Nierzadko e, też jesteśmy różnie skonstruowani. Kobieta potrzebuje pewnej stymulacji, poczuć, kobieta potrzebuje się poczuć bezpiecznie, emocjonalnie, zanim się zdecyduje na seks. U facetów jest tych czynników takich e, wpływających na pożądanie nieco mniej e, i na tym tą pętelkę pierwszą e, zakończę, bo nie chcę tutaj już pojechać po naprawdę po powierzchni. Natomiast mm, Faceci generalnie mieli dorastając pewną większą zgodę na odczuwanie pożądania. Ich chuć była społecznie nie? dużo mocniej akceptowana niż pożądanie odczuwane przez kobiety. I sami powiedzcie, ile razy słyszeliście teksty, że facetom zależy tylko na seksie, nie? No i były też takie powiedzonka wszędzie wokół, że facetom zależy tylko na jednym, uważaj, nie idź z nim do łóżka za szybko, bo mu chodzi tylko o seks funkcjonują określenia w naszych paszczach, takie jak babiarz, kasanowa kobieciarz, kogut macho, playboys, bereźnik pies na baby i jebaka to, to słowo jest tak dla mnie komiczne jebaka, pamiętam, że jeszcze funkcjonował jebaka leśny, ale to już jest w ogóle jakaś dziwna leśna od odnoga no, i nie wiem, spotykałam bardzo często artykuły typu: Jak poznać, że facetowi chodzi tylko o seks, pięć wskazówek? Czyli tutaj mieliśmy taką narrację w ogóle ostrzegawczą, że uważaj, uważaj, jemu chodzi tylko o seks, facetom chodzi tylko o jedno. Więc faceci dorastający w takiej narracji nauczyli no się tak, że im o to chodzi. No w sensie, jak mały chłopiec tego słyszał, to słyszał albo słyszał to nas, jako nastolatek, no to w jakiś sposób przyjmował, nie? że tak jest w takim razie, że facetom chodzi tylko o seks, a kobiety to słyszały i miały, ja muszę uważać, bo jemu chodzi tylko o jedno tak jakby też seks był po stronie jakby męskiej nie? że to jest coś na czym zależy facetom kobiety jakby mają, mają się tego w jakiś sposób obawiać, więc automatycznie nawet nie było rozkminki czy to ma być dla mnie też przyjemne jako dla kobiety, no bo to jest jego część i to robi ogromne spustoszenie, bo seks jest dla ludzi a nie dla facetów czy dla kobiet jest po prostu dla ludzi Pamiętam też takie hasło, że prawdziwy facet kocha seks. A, słyszeliście kiedyś określenie, nie wiem, faceciara, tak jak jest właśnie babiasz, albo suka na facetów, czy jebaczka? W ogóle nie, nie. Prawdziwa kobieta kocha seks. Nigdy czegoś takiego nie słyszałam. I generalnie ja uważam, że po prostu szczęśliwy człowiek bardzo lubi seks. I, i tyle. Nie wiem, czy kocha, szczęśliwy człowiek kocha seks. Nie wiem, czy kocha. Tutaj już niech każdy z was sobie sam powie, czy, czy kochacie seks, czy nie. Ja jako y, powiedziałabym umiarkowanie y, szczęśliwy człowiek, bardzo lubię seks, ale czy kocham? No, jest to coś pomiędzy bardzo lubię, a uwielbiam, a kocham. Jest to dla mnie bardzo ważna część życia, ale tylko z człowiekiem, na którym mi zależy. Najlepiej z człowiekiem, którego kocham. I, i wtedy jest to. Kosmiczna przestrzeń. Natomiast pamiętam, że byłam też wychowywana w tym, by się bać facetów i ich penisocentrycznych intencji. No i ja się tego obawiałam, koleżanki się tego obawiały, ich niecnych planów i zamiarów i tego, że mogę zostać w jakiś sposób zbałamudzona. No i faceci też dorastali w takich głosach, ucząc się. Że no, facet powinien chcieć uprawiać seks cały czas, że wszyscy faceci chcą jednego, więc, no, więc ja chyba też powinienem. W sensie, do, nawet nie wiem, czy takie pytania sobie faceci zadawali, no ale jeśli czegoś takiego się nasłuchali, to mogli to przyjąć jako pewnik. Z przekonaniami tak jest, że w pewnym momencie trzeba sobie zrobić pauzę i, aha, czy w ogóle to jest prawda? Czy tak jest? No ale jeśli masz 16 lat, to mało kto zadaje sobie takie pytania. Czy te głosy wokół i te moje przekonania w głowie, czy to jest prawda? I czy ja chcę, żeby to było moje? Dodatkowo faceci dorastając słyszeli takie hasła, że y, uprawianie seksu jest męskie, że im więcej seksu tym lepiej, że seks to must w każdego samca alfa, że penis ma być wielki, że jak nie ma erekcji to jest źle, to jest w ogóle bardzo źle. To jest najgorzej, że seks jest lepszy, gdy trwa długo, że orgazm powinien być intensywny, seks bez orgazmu to w ogóle żaden seks, umówmy się, że o seksie się nie rozmawia. I to jest w ogóle bardzo. Tutaj damage jest bardzo duży, bo w momencie, kiedy o seksie się nie rozmawia, to nie ma komunikacji i nie ma jak w ogóle rozpoznać swoich własnych. Blokad, potrzeb, miejsc, które sprawiają największą przyjemność. No, o seksie się nie rozmawia. Właśnie o seksie powinno się rozmawiać dużo. Tak jak o innych rzeczach w związku. To jest bardzo ważna sfera relacji. Ostatnio y, słucham y, audiobooka Slow Sex Niedźwieckiej I, i jeszcze drugiej autorki zapomniałam. Moment, pauza i wracam po pauzie. I Hanna Rydlewska. Tutaj mały disclaimer i, i taki side topic. Ja bardzo nie lubię, kiedy słyszę, jak ktoś na przykład nagrywa filmik albo podcast i mówi, no i tam był, ale nie pamiętam. I ja się kurczę, no to sprawdź, przygotuj się. Więc nie chcę zostawiać e, Martynie Niedźwieckiej, którą wielbię e, tutaj jako jednej autorki, skoro są dwie. Tak więc, dobra, wymienione. I słucham sobie ostatnio mm, tego audiobooka i tam e, padło coś takiego, że relacje aby przetrwały, są jak taki klej dwuskładnikowy, że jakby musi być ta bliskość i emocje, e, i połączenie, to takie życiowo-intelektualne e, intelektualne, e, i, i to takie pozaseksualne i seks. I że dopiero wtedy, kiedy jest ta taka chemia, ta iskra, to takie pożądanie, pragnienie tego dotyku, to, to wtedy ten klej trzyma i to trzyma dobrze i mocno. No, i też ostatnio widziałam świetny obrazek Marty Frey. Polecam na Instagramie śledzić sobie jej profil. I tam na obrazku była sobie para i były chmurki nad nimi, nie rozmowy. I dziewczyna mówi: Kochanie, chciałabym z Tobą porozmawiać o seksie. A facet: Myślałem, że nasz seks jest okej. Okay. A nie wolałbyś tego wiedzieć? No i właśnie niektórzy faceci wolą nie wiedzieć. No, ale jak się nie wie, to się też można grubo zawieść, kiedy potem już jest. Późno albo za późno. No i duża część facetów uprawia seks myśląc, że powinni go uprawiać i że powinni chcieć go uprawiać. Dużo często bardzo mocno i, i że tak jest. I, I kropka, że to jest męskie, że to jest element ich tożsamości, że mają w ogóle chcieć seksu. I seks to jest część DNA do tego stopnia, że czasem dochodzi nawet do seksu wbrew sobie, na przykład w małżeństwie, w parze, kiedy facet myśli, że, że on powinien, że on musi że no jak on miałby nie, nie dawać tego seksu i w sytuacji kiedy nie ma komunikacji z partnerką no to dochodzi do nawet do udawania orgazmów mężczyźni też udają orgazmy i pojawia się seks na wiagrze, na siłę, na czas po czymś takim mężczyźni doświadczają tak zwanego smutku po akcie to Andrzej Grzewski tak to określił Polecam jego książki, artykuły. No i faceci nierzadko, mając nieco mniejszy wgląd w siebie i mając nieco mniejsze przyzwolenie społeczne na słabości, na smutki, nawet nie porządkują tej własnej relacji z seksem, nie, nie wiedząc, że tam jest coś do uporządkowania, do przyglądnięcia się. I Nierzadko oczekują, że tam wszystko będzie zawsze działało, bo, bo tak było i tak ma być. Pojawia się jeszcze litania oczekiwań względem Penisa, bo przecież Penis to jest zberło władzy, męskości, jakiś taki atrybut, i to też jak czytałam, znowu wywołam Andrzeja Grzewskiego, tam jego wypowiedzi, on prowadzi terapię z mężczyznami, to zauważa taką tendencję do oddzielenia ciała od penisa albo inaczej oddzielenie nawet mnie od penisa czyli jest człowiek jestem ja i jest mój penis to jest jak penis staje się jakby osobą trzecią penis jest postrzegany jak osoba trzecia i to jest bardzo ciekawa sytuacja i w momencie kiedy coś przestaje działać pojawia się problem z erekcją mężczyźni nierzadko są bardzo Sfrustrowani, zrozpaczeni, załamani, tak jakby chcieli też, żeby ktoś rozwiązał ten problem z tym penisem, a, a to jest tylko objaw, to jest tylko wynikowa. Bardzo często właśnie te problemy to jest ostatni krok, a wcześniej był pewnie stres, były jakieś niesnaski, były nieporozumienia w związku, był brak snu, stres, jakieś obawy, niezdrowy tryb życia. I, I mnóstwo, mnóstwo innych lęków, obaw, niewyrażonych emocji, które potem właśnie skutkują problemami w obszarze erekcji. Natomiast jest jakiś taki element oddzielenia. Ja i mój penis, nie jesteśmy całością, i tutaj mała taka dygresja na, na marginesie, to mi się skojarzyło z tym, czego doświadczają dziewczyny borykające się z zaburzeniami odżywiania, czyli coś, co jest gdzieś tam, w, w moich też pulach doświadczeń. Pamiętam, że ja kiedyś też w ten sam sposób postrzegałam moje ciało i też dziewczyny, które poznawałam chociażby na grupach, też tak patrzyły, że gdyby to moje ciało tylko inaczej wyglądało, gdyby to moje ciało było takie i takie i takie, tak jakby to ciało było czymś zewnętrznym, nie mną. Ja versus moje ciało, ja kontra moje ciało, a jesteśmy jednością. Ja to moje ciało. I widzę Podobną zależność, podobny mechanizm, który się tutaj odbywa w przypadku mężczyzn, i ich penisów, że w momencie, kiedy coś tam przestaje działać, to jest wręcz taki bunt, złość, i, i, i no i naprawdę rozpacz. nie? Jakby te problemy w seksie bardzo mocno wpływają na cały kształt postrzegania siebie przez faceta, generując bardzo silny wstyd, lęk przed odrzuceniem. No i nierzadko właśnie blokady przed rozmową, a to jest właśnie przez kiedy najważniejsza jest ta rozmowa i ta rozmowa mogłaby bardzo wiele wyjaśnić. Zwłaszcza, że my kobiety nie mamy aż takich oczekiwań względem tego performance'u, bo podejrzewam jak faceci mają względem siebie i trochę czasem przenoszą swoje oczekiwania względem tego seksu, myśląc, że my też tak na to patrzymy, a a tak do końca nie jest. I myślę sobie, że słysząc o problemach w obszarze seksu, partnera, kobieta by nie odrzuciła partnera, którego kocha, a raczej czułaby właśnie bliskość i pewnie by się ucieszyła, że on się dzieli czymś, co jest ważne, co jest emocjonalne i takie esencjonalne dla ich wspólnego życia. No, natomiast tych rozmów jest jak kot na płakał, i. Zwłaszcza w pokoleniu 30, 40, 50, plus, nawet no, 40, 50, plus, po 30 już zaczynają się pojawiać rodzynki, które czytają o seksualności, uczą się, chodzą na terapię, i to jest już co jest fajne. Ale no, co do zasady, no, gdzieś faceci nadal wierzą, że o seksie się nie gada, seks się robi i tyle. No i z drugiej strony, skąd oni mają wiedzieć, jak można inaczej. Tak byli wychowywani, tak byli socjalizowani. O seksie nie rozmawiali z mamą, o seksie nie rozmawiali z tatą. Kumple się raczej przechwalali liczbą lasek i swoimi podbojami. A pytanie, czy to w ogóle były prawdziwe informacje. No a o emocjach to przecież nie będą gadać. No przecież jestem facetem, nie będę o tym gadać. No i do tego mamy jeszcze przykłady z filmów. Mamy przykłady pokazujące kult maczyzmu. No i mamy Google'a. Mhm. Poguglujmy sobie. Po wpisaniu w wyszukiwarkę, czego mężczyźni pragną w łóżku, trafiamy na bardzo jakościowe artykuły w stylu: Dowiedz się, o czym on tak naprawdę marzy, o czym on skrycie fantazjuje siedem sposobów, by rozpalić go w sypialni. Mam nadzieję, że to jest przenośne. Chociaż była taka reklama, nie? że Konar przestał płonąć, weź tabletki. Było, Było coś z płonącym Konarem, co jest w ogóle straszne. Tak, 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 tak. to był Braweran. Był, była taka reklama, i tak, przypomniałam sobie. I to jest dla mnie przerażające, bo w momencie, kiedy jest problem z erekcją, to najlepiej jednak pójść do eksperta, do seksuologa, a nie brać jakichś suplementów diety. Bo to jest takie trochę unikanie problemu, i jeśli seksuolog no, przypisze tabletki, to super, ale niech to zrobi ekspert. A to jest dla mnie jakaś taka ucieczka od zmierzenia się z przyczyną. Nie? Próbujemy łatać i leczyć efekt, i próbować tutaj coś nadrabiać na końcówce dosłownie, na końcówce konara, zamiast się skupić na korzeniu. No ale dobra, wracając do tematu, artykuły na temat seksu i tego, czego oczekują, czego potrzebują faceci, są bardzo płytkie i mają takie bardzo proste recepty. Oczywiście, już z linkami do sklepów mówiące o krągowej biliźnie, o czerwonych szpilkach, o głośnych jękach kobiety, o spontanicznym seksie tuż po przebudzeniu, o seksie na blacie w kuchni. Jakieś takie... takie takie to właśnie płaskie jak ten blat w kuchni. Takie komunały, takie truizmy. No, ta, ta, taka klisza i to znowu jest ta powierzchnia. I faceci, jeśli trafiają też na takie artykuły, zresztą i faceci, i kobiety, no to wychodzi na to, że facet chce, zawsze chce mocno i tylko trzeba mu zmieniać gadżety wokół i kolorki i koronki. No więc, dobra, idźmy po kolei i przejdę do meritum, do tego pytania, które jest też gdzieś, pytania tezy, która jest w tytule: Czy zatem każdy facet chce tylko seksu? No, generalnie, jakbym miała wskazać, no to mężczyźni chcą seksu. okej okay. Myślę sobie, że kobiety też chcą seksu i fakt, są faceci, którzy są tylko seksem zainteresowani i nie szukają związku, a ze względu na to, w jakich okolicznościach kręgu kulturowym wyrastaliśmy, jest to bardziej akceptowalne u facetów niż u kobiet. Nadal niestety. No i też na pewnym etapie życia, między 16 a 25 rokiem, seks jest pewną osią, nie? jest takim samograjem. Tu jak Andrzej Grzewski mówi, tutaj sobie go teraz pozwolę zacytować, tu większości mężczyzn między 16 a 25 rokiem życia pojawia się automatyzm seksualny. Z reguły zawsze są gotowi na stosunek seksualny, nie jest tak ważne, co czują do partnerki. Potem na pierwszy plan wychodzi zaangażowanie emocjonalne, zainteresowanie drugą osobą, szacunek, pożądanie. I ja dzisiaj skupię się na tych facetach 30-35, bo w tą grupę mam powiedzmy większy wgląd poprzez Instagrama, poprzez wasze historie, poprzez historie kobiet, które mi opowiadają sporo i poprzez wiadomości od facetów, no i lektury książki i, i tym podobne. I czy tutaj naprawdę chodzi o seks? Czy każdy facet chce tylko seksu? No, no nie. I czy facet, który mówi, że chce tylko seksu, tak naprawdę chce tylko seksu? No też nie? I teraz o tych dwóch obszarach bym chciała pogadać. To znaczy, jeśli w ogóle sobie tak obierzemy, jak obieraczką, pierwszą warstwę banału, stereotypu, to jednak te samcze istoty nie są wcale takie tak ruchaniocentryczne, jakby się mogło wydawać. na no te, które są i mają takie ruchaniodriven życie, no to niekoniecznie są w tym szczęśliwe. No i dobra, no to, no to jedźmy z tym, tak? Po pierwsze, już powiedzieliśmy, nie, nie każdy facet chce tylko seksu, ale to w takim razie czego oni chcą? To czego te, te, te facety tak chcą? Czego tak pragną? I na podstawie wielu różnych mądrych wywiadów, zwierciadło, SWPS, właśnie wywiady, książki z seksuologami, no i zbierając właśnie te moje doświadczenia przeró przeróżne i wasze, no to w kontekście relacji, związku. Widzę takich siedem rzeczy, siedem worków potrzeb męskich. Pierwsza to jest akceptacja. I to się pojawia najczęściej. Pomijając te durne artykuły, czego pragną facyci, tak naprawdę każdy facet chce pończów i czerwonych szpilek. Niech se sam zakłada. Nie, ale to, to, jakby pomijając te artykuły, jak wejdziemy w jakieś mądrzejsze rewiry, takie, takie rewiry, które mają coś nieść, to ta akceptacja wybijana na, jest na pierwszym miejscu. I tutaj pojawia się ta potrzeba autentyczności, bycia kochanym, widzianym, słyszanym. Ta potrzeba bycia ważnym. I tutaj dałabym też potrzebę bycia szanowanym. Faceci bardzo potrzebują czuć się akceptowani i szanowani za to, co robią. Jeśli chodzi o pracę, zwłaszcza pracę, za to, jak wykonują rzeczy. I tutaj często dochodzi do takiego starcia tytanów, czyli tytan potrzeby szacunku i uznania, e, i takiego, takiej akceptacji tego, jak facet coś robi, e, z tytanem kobiecego poprawiania, ulepszania i takiej chęci e, pokazania uczucia poprzez doradzanie, a jeśli kobieta zaczyna doradzać i a może byś tak zrobił, a może tak, albo krytykować, to dla faceta jest to jak policzek, nie? Czyli nie ufasz mi, nie wierzysz, że sobie dam radę i tu się jakby pojawia takie, takie takie starcie wynikające chyba z braku rozumienia właśnie tego poziomu wartości. Ktoś mówi jedno, ma chęć pomocy, tak jak kobieta, która na przykład zaczyna radzić, to chce pomóc, chce mieć jakiś udział w tym, co facet robi. Wtedy on się czuje, że na przykład jest mu zabierana niezależność i tak dalej, i tak dalej. Więc facet generalnie potrzebuje być akceptowany. To jest bardzo silna potrzeba, właśnie akceptacji. Druga to jest właśnie uznanie, czyli pochwały, aprobaty. I, I to nie jest tak, że kobieta nie chce być akceptowana czy uznawana i, i, szano, yy, i szanowana i, i chwalona, ale chodzi o to, co wybija tak na pierwszy plan i co jest na skali ważności wyżej stawiane niż u kobiet. I ta potrzeba uznania, te pochwały, ta aprobata jest jak woda na jego glebę. Fatek chce się czuć potrzebny, chce być opoką. Pragnie widzieć, że kobieta jest przy nim szczęśliwa i zadowolona. Ma takie wtedy poczucie, że mission accomplished, tak? Osiągnąłem, zrobiłem, dowiozłem, patrz, super. I bardzo potrzebuje on tego słyszeć. I potrzebuje być chwalony. I w momencie, kiedy ta potrzeba łączy się z kobiecym narzekaniem, krytykowaniem albo domaganiem się więcej, a mógłbyś jeszcze, to no to tutaj jakby witki opadają takiemu facetowi i też opada czasem ta jedna witka większa. Kolejną potrzebą mm, jest potrzeba przestrzeni i czasu dla siebie, na swoje pasje, hobby, na kolegów, na malowanie, na malowanie pędzlem z włosiem, jakiś malowideł w tych jaskiniach mentalnych. Znacie tę alegorię, nie jaskini, jak facet potrzebuje spędzić czas sam ze sobą. I mi się to tak właśnie kojarzy, wtedy coś tam sobie w tej głowie tam układa albo jest właśnie też z drugiej strony w totalnej pustce. I co robisz? Nic. O czym myślisz? O niczym. I, i super, ta, ta, ta przestrzeń dla siebie jest bardzo potrzebna i czasem jest tak, że też znowu dochodzi do starcia dwóch światów w momencie, kiedy facet się chce wycofać, bo ma problem i idzie na misję i idzie jakby poza wioskę, poza plemię, żeby pobyć ze sobą, pomyśleć, przyjść z rozwiązaniem. I wiadomo, Ci bardzo potrzebują tego czasu na oddech, na to, by rozwiązać to, z czym się borykają. Um, I w momencie kiedy wraca, to dla niego bardzo ważne jest, by przywitała go partnerka, która po prostu jest szczęśliwa, że wrócił i ufa mu, że on to rozwiązanie znajdzie. A w momencie kiedy Wraca z. Facet wraca, a kobieta podpowiada mu rozwiązania, pyta, a czy tak, a czy tak, a może to, i próbuje się zaangażować, i kobieta nierzadko próbuje zaangażować się, pokazać swoją miłość działaniem, próbuje pokazać swoją miłość tym, że chce pomóc, że chce być z nim w tym problemie. No to dochodzi do takiej, właśnie ona po chińsku, on po francusku, i z kolei on to bierze nierzadko jako Taki objaw braku zaufania, czyli ty mi nie ufasz, że ja sobie sam z tym poradzę. No skoro ona mnie dopytuje i podpowiada mi rozwiązania i podsuwa mi tutaj jakieś opcje, no to ona nie wierzy, że ja sobie poradzę. I to jest też policzek. I ja nie twierdzę, że tutaj kobieta coś robi źle, czy że on robi źle, dlaczego jedno ma być lepsze od drugiego. Tylko świadomość tych różnic jest punktem wyjścia do tego, by w tym momencie pogadać. Słuchaj, kochanie, jako facet, tak? Ja w tym momencie. Mam problem, potrzebuję się z nim zmierzyć sam, i to wymaga czasu, potrzebuję się na chwilę wyłączyć, wrócę do ciebie. Potrzebuję x czasu, żeby sobie to przepracować. I bardzo proszę, nie, nie włączaj się w ten obszar. Zaufaj mi, ja sobie dam radę. Nie chciałbym, żebyś tutaj mi podsuwała rozwiązań, ja chcę to zrobić sam. I tak by było świetnie, gdyby facet umiał komunikować. Nierzadko tak się to nie dzieje. Tylko dzieje się cisza, wtedy kobieta jeszcze jest często zlękniona. Co się dzieje? Dlaczego mnie w to nie włącza? Dlaczego ja jestem poza? I próbuje tak skakać wokół, I, ale tu, a może tak, a może srak? I jakby wtedy i dochodzi znowu do takiego smutnego rozminięcia się. I nadal powtórzę, bo, bo chcę, żeby to brzmiało. To nie jest tak, że tutaj kobieta w tym układzie coś robi nie tak. Każdy robi tak, jak umie. Byliśmy w jakiś sposób tak kształtowani do takich postaw. I jeśli nie ma rozmowy, no to on się czuje. On się czuje nieufany, w sensie że mu się nie ufa, a ona się czuje odsunięta, niepotrzebna, ona też czuje się pokupiona w tym, o co chodzi, dlaczego ja jestem obok, więc trzeba gadać. Więc trzeba gadać to jest do znudzenia rozwiązanie, ale no, no, nie ma innego. Po prostu trzeba się komunikować. Natomiast ja zauważyłam to i w związkach moich, i w związkach gdzieś znajomych, że ta przestrzeń i ten czas dla siebie jest bardzo ważny dla faceta, zarówno w obszarze właśnie pasji, hobby, kolegów, jak i w obszarze rozwiązywania problemów. I mamy różne sposoby rozwiązywania problemów. Bardzo często kobiety wtedy bardziej szukają rozwiązań z innymi, pytają, chcą się odgadać, szukają opcji, włączają innych w generowanie opcji. Faceci często wolą to robić sami. I warto wiedzieć, co nas różni. A jeśli trafimy na kobietę, która właśnie działa tak, jak tutaj ten wspomniany facet i odwrotnie na faceta, który działa tak jak kobieta, super, co w tym złego? Tylko po prostu trzeba gadać, nie? A co do zasady? Powiedzmy tak statystycznie rzecz ujmując, no to ta przestrzeń, czas i ten sposób rozwiązywania problemów na solo jest u facetów po prostu częstszy niż u kobiet. I kolejną jeszcze potrzebą jest przynależność do grupy, to jest czwarta potrzeba facetów, więc tutaj mówimy o wspólnych celach wspólnych zadaniach, jakichś akcjach i kiedyś to było bieganie za mamutem, tudzież innym dinozaurem, dzisiaj to jest kminienie klocków w infrastrukturze aws albo realizowanie planu sprzedaży albo kminienie strategii zajęcia rynków na Alasce sprzedając tam długopisy żelowe na przykład <grych> czyli Faceci mają silną też potrzebę przynależności do grupy, zwłaszcza grupy, w której coś robią, i zwłaszcza grupy też takiej samczej, czyli tu jest jakieś takie odniesienie do, do im kiedyś wypraw plemiennych na polowania. I to jest coś, co jest po prostu głęboko zakorzenioną potrzebą. I, i, i tyle, i nie ma co jakby ustawiać się do tego jak do zagrożenia. Zazdrość tutaj, która pojawia się u kobiet, jest też pewnie wynikowo jakiegoś lęku, że on woli gdzieś indziej spędzać czas niż ze mną, ale myślę sobie, że no, my też mamy potrzeby spędzenia czasu z przyjaciółkami, z dziewczynami. Może ona jest słabsza niż u facetów względem innych facetów, nie wiem. Tutaj nie umiem się określić w taki statystyczny czy nawet intuicyjny sposób, bo ja akurat mega potrzebuję czasu z przyjaciółkami, ale zupełnie nie mam. Potrzeby przynależności do grupy. Oj, zupełnie nie. U mnie spotkania z dziewczynami to są najczęściej one-on-one. -on -one. Spotykamy się we dwie, max w trzy osoby. Nie mam żadnej grupy w rozumieniu: jakiejś grupy, która robi jakąś pasję, jakiejś grupy, która jeździ w góry, jakiejś grupy, z którą coś robię. Nie, nie, jakby przynależność do grupy nie jest dla mnie totalnie. Jest na, nie ma jej, nie? Jakby jako potrzeba. No ale tak, tutaj, tutaj nie powiem na statystyce. A na bazie, różnie zdobywany z wielu źródeł wiedzy, no to ta przynależność do grupy jest u mężczyzn dosyć istotnym czynnikiem. Kolejna rzecz to jest zabawa i luz. Mężczyźni bardzo potrzebują zabawy i luzu, takiego bycia w klimacie dzieciaka. Jak wewnętrzny, taki mały chłopiec, dzieciak biegający za piłką, wiecie, piw-paw na kurwiam z <laughs> w sensie z procy. Jakimś tam kasztanem albo kapslem po oranżadzie. I ta zabawa iluz jest turbopotrzebna, i ona uważam jest turbopotrzebna i kobietom, i mężczyznom. I to jest jedna z potrzeb, która jest bardzo silnie wybijana nam z głów. Jest wykasowywana na etapie socjalizacji przez szkołę, przez pracę, przez komunikaty typu Jesteś dorosły, zajmij się poważnymi sprawami, ja już wyrosłem z takich głupich rzeczy. Ja się nie będę czymś takim zajmował, to jest dla dzieci. Ja już z tego, o w ogóle, ja z tego już wyrosłem, ja jestem na to za stary. Nikt nie jest za stary na zabawę, na przyjemność z życia. Kurde, nikt mi nie powie, że mając 50 lat, nie mogę się pomalować na Halloween i, i sobie zrobić fajnych zdjęć i tańczyć sobie z przyjaciółkami w pokoju czy w klubie. I zabawa, i luz... Nie ma nic wspólnego z brakiem dojrzałości. Dojrzali, dorośli ludzie mogą się świetnie bawić i mieć luz, i tutaj jest to jedna z koralowych potrzeb, facetów. Myślę, że bardziej, to jest moja opinia teraz, myślę, że ona jest bardziej uświadomiona u facetów niż u kobiet. Znaczy, faceci częściej czują ten brak zabawy i luzu, mają większą zgodę na to, żeby ten luz i zabawę mieć w życiu niż yy, kobiety, które często w takim duchu bycia matką, polką, dowożenia, robienia 300 rzeczy na raz, yy, są tak nierzadko zmęczone obowiązkami, że na myśl o tym, że facet na przykład mówi, że ja bym się chciała więcej bawić i robić takich szalonych rzeczy, to ona z tego wyczerpania po prostu sama sobie to wybija i jemu z głowy, że po prostu nie ma czasu na to, na przykład przez to zmęczenie. Natomiast... To jest jedna z naszych korowych potrzeb, i teraz też nawiązuję do Rosenberga. W naszych grupach potrzeb jest też zabawa, luz, beztroska, taka, to, to, to takie bycie dzieciakiem. No. Takie po prostu bycie dzieciakiem. I faceci mają to bardzo wysoko na liście priorytetów. E, ja uświadomiłam sobie tę potrzebę dopiero, kiedy o niej usłyszałam, i wtedy sama siebie rozgrzeszyłam z tego, bo faktycznie miałam coś takiego, że. Pewne rzeczy to już nie, że to już może, że jestem już na to. Mm, ja w ogóle nigdy nie mówię za stara. Więc miałam coś takiego, że, że to już chyba nie, że to jakby miałam coś takiego, że mi to nie pasuje, ale tak naprawdę nie wiedziałam dlaczego. A, a za tym jest coś takiego, że to nie wypada, że to już jestem, że to nie jest dla dorosłych, że dojrzali ludzie tak nie robią. Pitu, pitu. Situ, shitu, nie. Zabawa, luz jest super i warto ją wspierać, wzmacniać, szukać jej wokół. No i dwa ostatnie jeszcze punkty. Czego szukają faceci i czego tak naprawdę pragną faceci? To jest intymność i bliskość emocjonalna. I nie wiem, czy tutaj jakoś specjalnie trzeba to dojaśniać i rozwijać. Na ten moment nie będę tego robić. W dalszej części jeszcze będzie o tym mowa. Więc intymność i bliskość emocjonalna. No, i bliskość fizyczna, dotyk i seks. Ale to nie jest. To jest jeden worek, ale w tym woreczku, w tym dużym worku są mniejsze worki. To jak Mikołaj, nie? który jedzie i ma w środku też zapakowane prezenty. No, to w tym wielkim worku bliskości fizycznej jest w środku. Osobno dotyk, jest przytulenie, a osobnym jeszcze tam prezencikiem woreczkiem jest seks. I. Okazuje się, że mężczyźni potrzebują tego nieseksualnego dotyku tak często jak bliskości o charakterze erotycznym. I mężczyźni i kobiety łączą się w komunikacji i w seksie, jednak, generalnie te kobiety budują tą więź mową ustną, a faceci mową ciała. Czyli to faceci bardziej dążą do budowania bliskości kontaktem fizycznym. Dotykiem, przytuleniem, seksem, a kobiety bardziej słowami. I to może też doprowadzać do pewnych różnic w postrzeganiu zaangażowania drugiej strony. I ostatnio doczytałam bardzo ciekawą rzecz: że mężczyźni nierzadko tworzą więź przez wskaźniki seksualnej gotowości w podobnym stopniu jak przez seks sam w sobie. To był cytat z portalu, i jeszcze raz to przeczytam. Mężczyźni często tworzą więź przez wskaźniki seksualnej gotowości w podobnym stopniu jak przez seks sam w sobie. I według faceta po czterdziestce, to jest tak właśnie ten portal, na którym to znalazłam, to faceci czasem wychodzą z inicjatywą seksu, żeby sprawdzić, czy partnerka jest na tak, czy jest otwarta, czy jest dostępna, więc czasem dochodzi do pewnej inicjacji zbliżenia, dotyku. I sama jej odpowiedź, sama jej otwartość, odpowiedzenie dotykiem, jest dla niego wystarczającym potwierdzeniem, jak się okazuje. I to było dla mnie nowe, jakby nie zdawałam sobie z tego sprawy. Że nawet jeśli w danym momencie do tego seksu na przykład nie dojdzie, bo partnerka nie chce, ma powody, nie chce, to sam sposób jej odpowiedzi. To jest bardzo dużo, i to pokazuje też jej stopień przyjmowania przyjemności, bo właśnie nie zawsze musi się kończyć seksem. Bliskość i dotyk nie zawsze muszą być grą wstępną, to może być po prostu bliskość i dotyk. I też jest trochę tak, że ten brak świadomości o tym, że kobiety budują gdzieś tą relację. Nierzadko słowami, a mężczyźni dotykiem, bliskością, fizycznością, może prowadzić do, no, do dramatów, no, do rozpadu, do takiego szpagatu. No i potem ten rozkrok się tak poszerza, poszerza, aż już po prostu boli w kroczu, dosłownie. I znowu, komunikacja to jest tutaj bardzo istotny czynnik, jak w sumie zawsze. No i dobra. I teraz popatrzcie, ja wymieniłam 7 rzeczy. Można oczywiście pewnie by było wymienić jeszcze x i na różnych, według różnych psychologów to będą inne grupy, albo inaczej poubierane w te worki. Whatever. To jest jakiś taki, taka mapa. I teraz co jest super mocne, ciekawe. Ja miałam takie wow, mi się zapaliła taka mocna lampeczka, kiedy sobie pewną rzecz uświadomiłam, trafiłam na nią gdzieś tam też w wypowiedzi medialnej. I zaczęłam potem na ten temat myśleć. No bo tak, powiedzieliśmy sobie już, że no nie każdy facet chce tylko seksu i generalnie faceci mają bardziej rozbudowane te swoje potrzeby. Natomiast ok, no są faceci, którzy szukają załóżmy tylko seksu. Natomiast w obu tych grupach okazuje się, że całkiem nierzadko niektórzy faceci Często nieświadomie, poprzez seks, próbują zrealizować potrzeby z seksem niezwiązane, których im brakuje, a których nie umieją zrealizować inaczej. I ja to wiecie raz, wiecie raz, tak, wiecie raz, pięknie, język polska, dobra. I wiecie co? Ja to powtórzę, tym bardziej teraz. Ja to jeszcze raz powtórzę. Tak, jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę, tak? Cofnę się do tyłu. Nie, no, coraz lepiej. Po, coraz lepiej. Poziom, poziom sięga mocnego dna. Dobra, to powtórzę, bo to jest ważne. A może nie być, tak może nie siąść za pierwszym razem, więc nierzadko niektórzy faceci często nieświadomie poprzez seks próbują zrealizować potrzeby z seksem niezwiązane, których im brakuje. A których nie umieją zrealizować inaczej. No i które to będą z tych potrzeb, bo słuchajcie, ich jest naprawdę sporo. Okazuje się, że to akceptacja, potrzeba uznania, potrzeba bliskości fizycznej tej takiej nieseksualnej tylko właśnie potrzeba dotyku, przytulenia, pogłaskania, potrzeba czułości. To są te wszystkie nieseksualne, te bardziej sensualne, takie intymne dotyki. No i właśnie, potrzeba intymności i bliskości. I jeśli mężczyzna nie ma tych potrzeb zapewnianych, w jakiś sposób nie, nie najada się nimi gdzie indziej, no to potem tak trochę pokraczniej, trochę po omacku, realizuje to seksem. No tak jakby zapijał głód Herbatą, tak jakby zapijał głód wodą, a, a no to nie zadziała, to może na chwilę stłumić ten głód. I no i właśnie, dlaczego tak się dzieje? I tu zatrzymajmy się na moment, bo najpierw chciałabym powiedzieć trochę o tej właśnie bliskości, autentyczności, intymności i o tym, jak, kiedy i w jakich okolicznościach doświadczają jej faceci w życiu. Definicji jest mnóstwo i nie ma żadnej, czyli jakby są to bardziej definicje opisowe, takie uznaniowe, trochę intuicyjne. I pomyślałam sobie, że chcąc po pogadać o tej bliskości, intymności, posłużę się wywiadem z Wojtkiem Eichelbergerem, którego bardzo lubię, cenię. I on powiedział coś takiego: Miłość bez bliskości i intymności nie istnieje. Na wszystkich poziomach emocjonalnym, cielesnym i duchowym lub przynajmniej na jednym z nich naturalnie i odruchowo dążymy do bliskości. Bierze się to z głębokiej potrzeby, by przynajmniej jedna osoba na tym świecie wiedziała o nas wszystko i mimo to nas kochała, a przynajmniej akceptowała. I żebyśmy my kochali jakąś drugą osobę, mimo że wiemy o niej wszystko. Tak więc w związku umieszczamy nasze głębokie pragnienie bycia kochanym bezwarunkowo, absolutnie. Na tym się zasadza dążenie do bliskości i tym jest prawdziwa bliskość. Ale możność obdarzenia kogoś absolutną miłością jest równoznaczna z tym, co nazywa się przebudzeniem. W relacjach międzyludzkich manifestuje się ona tym, że umiemy wybaczać i kochać innych, ale i siebie mimo wszystko. Tutaj to kochanie mimo wszystko, miłość bezwarunkowa, to jest jeszcze odnoga fascynująca i mega ciekawa, ale już na znowu inny podcast. Ja myślę sobie, że znaczy dla mnie bliskość i intymność jest właśnie przede wszystkim tam, gdzie jest autentyczność i gdzie mogę pokazać całą siebie od A do Z z z Ci, z I. I tam, gdzie możemy pokazać miękkie podbrzusze, gdzie możemy pokazać nasze słabości, gdzie jesteśmy vulnerable, taką. Możemy pokazać się w sposób kruchy, możemy się wystawić w jakiś sposób. I to są te sytuacje, kiedy boję się, nie wiem, nie umiem, nie radzę sobie, jestem bezradna, jestem słaby, czuję się brzydka, czuję się niepotrzebny, i wtedy jest ta druga osoba obok, która jest przy tym, jest w tym i kocha. I to tworzy bliskość, więź emocjonalną, poczucie bezpieczeństwa i też ta vulnerability, ta kruchość. Bardzo często doprowadza do blokady. Ludzie bardzo boją się tego stanu, tego stanu odsłoniętego pod brzusza. I w momencie, kiedy mają się odsłonić, to uciekają. Nierzadko właśnie w relacjach wtedy dochodzi do jakiejś takiej no, blokady, ściany. A, a tak naprawdę bycie kruchym, bycie takim chwilowo bezbronnym jest siłą. I to jest nasza moc, to, to wymaga ogromnej, ogromnej odwagi, by pokazać się drugiej osobie w całości, ze wszystkimi brzydotkami, ze wszystkimi nieporadnymi elementami, z tym, co nie jest piękne, z tym, co jest trudne. I chciałabym jeszcze przywołać teraz cytat Brenne Brown, którą bardzo lubię, bardzo cenię, bardzo polecam. <grym> I przeczytam go po angielsku, no, no bo tak ciężko po polsku będzie. Sami zresztą zobaczycie. Spróbuję też po polsku zaraz, nie? Vulnerability is not winning or losing. It's having the courage to show up and be seen when we have no control over the outcome. Vulnerability is not weakness. It's our greatest measure of courage. I właśnie to, że ta, ta kruchość nie jest słabością. To najmocniejsza miara naszej odwagi. I ta, ta, ta odwaga, czyli to zadziałanie pomimo strachu przed odrzuceniem, pokazanie się drugiemu człowiekowi to jest coś, czego każdy z nas tak bardzo głęboko potrzebuje, ale tak bardzo się tego też boi. I, i to jest coś, czego potrzebujemy, zarówno my, kobiety, jak i mężczyźni. Natomiast trudniej jest o to, wydaje mi się, mężczyznom, bo ta słabość jest stygmatyzowana u mężczyzn. Coraz mniej, im młodsi faceci, tym ta stygma jest i, i ta presja, by nie okazywać słabości, jest coraz mniejsza, no ale jest. No i mówimy też o 40-latkach tutaj, załóżmy, 35-45. No i teraz popatrzcie na taką rzecz, która będzie bardzo prostym zestawieniem. Popatrzcie sobie... Jak tych momentów intymności, bliskości, dotyku, tej bliskości fizycznej, nieseksualnej, tej, której tak faceci też potrzebują, jak tego doświadczają dorastając i w procesie po prostu życia kobiety? Kiedyś były kręgi kobiet, teraz są, odnawiają się, odbudowują się, ale kiedyś kobiety siedziały sobie przy ogniu, rozmawiały, gotowały gdzieś tam razem w kuchni rzeczy. Plotły, warkocze, zajmowały się dziećmi, były razem, były w gronie innych kobiet. Przytulanie, trzymanie za rękę, leżenie z nogami na sobie jest czymś naturalnym dla dziewczyn, dla przyjaciółek. Nie dla wszystkich oczywiście, ale jest to dużo częstsze niż u facetów. Dziewczyny robią sobie spade, wypłakują smutki, wspólnie się boją, wspólnie przeżywają emocje, rozmawiają o problemach w seksie, w pracy. Są dla siebie siostrami, i jakby tej bliskości emocjonalnej i fizycznej kobiety doświadczają zarówno z partnerem, jak i z rodziną, jak i z przyjaciółkami, jak i z innymi kobietami. Jak powiedział Jacek Masłowski, taki psychoterapeuta trener coach, on też często gdzieś wypowiada się o, o kwestiach mężczyzn i jakby społeczności męskich, ich problemów, on powiedział, że. Kobiety są dla siebie jedną wielką grupą wsparcia i, i to prawda. I tutaj jest mega duży plus i, i, i siła w nas. No, a jak intymności doświadczają faceci? Yy, yy, ha. No, tak trochę rzadko, sporadycznie, that's what no bo wiecie, jakby nie ma tych okoliczności i nie ma tego przyzwolenia i nie ma takiej kultury, w której faceci mogą być słabi, w której mogą się przytulać, rozmawiać. No bo przecież facet ma być męski, nie? No i facet z innymi facetami raczej robi rzeczy i chodzi na piwo. I czy facet może się trzymać za rękę z innym facetem? No, ej, to jest, nie jestem gejem. Zaraz się włączy. Faceci się nie przytulają co najwyżej się klepią po plecach, ale tak mocno, tak żeby drugiemu przywalić, nie, żeby w płuca poszło, żeby nie było, że gejoza. Ech, już te nawiązania są. W ogóle. Kiedy to wreszcie się skończy? Te takie. Ja powiem wam, że ja na to trafiam wokół bardzo często. Właśnie na, na te konkretne teksty, nadal nakierowane na gejów, co jest w ogóle dla mnie paranoją. Zła jestem. Ale tak, jest jakiś taki lęk, że będę wzięty za geja, co jest smutne to jest, przykre i to bardzo okraja heteroseksualnych mężczyzn z doznawania życia bo można być twardym niezależnym, silnym, ogarniającym facetem i można mieć miękką stronę, tak jak kobiety dzisiaj, kobiety mają być silne i są silne, niezależne przebojowe, rodzą dzieci, robią kariery, żyją, a oprócz tego są opiekuńcze czułe i mają kontakt z emocjami no da się no ale Faceci często nie gadają o emocjach, faceci nie gadają o problemach, no bo przecież wtedy wyjdzie na, na to, że są babami. To ciamajda, fujara, słabiak. Zaraz będą w ich głowach nawet takie okrzyki na swój własny temat. No więc jak on ma tej intymności zaznawać? Idźmy dalej. No facet nie gada o problemach w seksie, no bo przecież on nie ma problemu w seksie, hello. za tym o seksie się nie gada, a seks się robi. No i facet, prawdziwy facet, taki... <śmiech> <śmiech> to nie rozmawia też o problemach w pracy, no bo przecież jest niezłomny. I tutaj pojawia się dygresja, a nawet dwie. Po pierwsze, to jest też bardzo ciekawy temat w kontekście tego, kiedy facet mówi, że szuka seksu, to tak naprawdę czasem on nie tyle szuka samego seksu, seksu, e, tylko seks jest sposobem na odreagowanie stresów. W momencie, kiedy dochodzi do kumulacji stresów, lęków, obaw, Natłoku zadań w pracy, czy jakieś tutaj stresy w przypadku prowadzenia własnego biznesu, no to mężczyźni, mając problem z mówieniem o tym, nie wentylując się na bieżąco, nie mówiąc o tym, co przeżywają, są jak takie napięte balony, i po prostu muszą znaleźć ujście. No i to jest idealne otwarcie dla seksu, dla przygodnego seksu, dla wentylowania się seksem właśnie tu wjeżdżają ONS-y, jakieś takie. Seksy nerwowe, seksy kompulsywne, naznaczone ONS-ami, tinderowymi i takimi szybkimi numerkami. Ten seks jest nerwowy. I czy taki facet szuka tylko seksu? No, teoretycznie tak, ale tam chodzi o coś głębiej. To jest sposób na radzenie sobie z emocjami. A druga dygresja w tym obszarze pracy to mężczyźni, myślę, Częściej niż kobiety budują swoją tożsamość i poczucie wartości na pracy, co też jest zrozumiałe w kontekście oczekiwań społecznych, w jakich jesteśmy. Jest nawet taka książka: Słuchajcie, kochaj siebie, nawet jeśli stracisz pracę. I chciałam, żeby to wybrzmiało, bo jeśli słucha tego jakiś facet, który boryka się ze zmianą pracy albo boryka się z utratą pracy i boryka się z jakimś lękiem przed odrzuceniem, przed byciem uznanym za jakiegoś słabiaka, za nie będę używać tych epitetów, no, za, będziesz się bał odrzucenia. To jest taka książka. A jeśli słucha tego jakaś kobieta, której facet się z tym boryka, to polecam kupić, podrzucić i kochaj siebie, nawet jeśli stracisz pracę. To napisał właśnie facet, który przeszedł tego typu transformację w życiu, kiedy stracił pracę na bardzo wysokim stanowisku i poczuł się jak nikt. Poczuł, że nie zasługuje na żonę, poczuł, że nie zasługuje na na nic. No i musiał sobie mocno przebudować świat i przekonania na własny temat. No a jak można się domyślić, seks wtedy po, po tej stracie pracy, no to tam no, raczej go nie było. No i po, popatrzcie, co się dzieje. No to kiedy faceci doświadczają tej intymności, tej bliskości, tego poczucia akceptacji, dotyku, który jest nieseksualny. No wychodzi na to, no correct me if I'm wrong, ale wychodzi na to, że faceci doświadczają jej głównie z partnerką. To znaczy faceci doświadczają tych takich miękkich, emocjonalnych, intymnościowych rzeczy z partnerką. A jeśli jej nie ma, no to co? No to lipa, nie? Jakby u facetów nie ma dywersyfikacji źródeł, pozyskiwania tychże cennych zasobów. Nie ma rozmów pod kocem w gronie przyjaciół, nie ma pozaseksualnego takiego delikatnego dotyku, nie ma miejsca do popłakania i pogadania o emocjach. I seks przez to staje się takim portalem do bliskości i intymności. No i niektórzy faceci, właśnie dążący do tych ONS-ów, no tylko pozornie chcą zaliczyć, a tak naprawdę łapczywie szukają takiego dokarmienia emocjonalnego. Oni są głodni bliskości i intymności. To, to, znowu, to jest to, co wcześniej mówiłam, zapijają wodą głód. Nie mają innych źródeł otulenia i takiego bycia, po prostu bycia sobą, tej autentyczności, tego dotyku, intymności, te inne potrzeby, nie? które wymieniałam. Faceci załatwiają bardzo wiele potrzeb, tych miękkich potrzeb, tych takich emocjonalnych z partnerką, i nie mają innych osób, z którymi je załatwiają. I to może powodować właśnie to przekierowanie na seks, gdzie z racji samego charakteru tego aktu jest ta bliskość, jest ta intymność, jest to zbliżenie. I nawet jeśli to jest przygodny seks, to daje jakoś taką, taki okruch, taki okruch tego, czego im tak bardzo trzeba. I myślę sobie, że to też bardzo ciekawie pracuje w związkach. Jest takie powiedzenie, że kobiety muszą czuć się kochane, by uprawiać seks, a mężczyźni muszą uprawiać seks, by czuć się kochani. Mega ciekawy, myślę, że trafny tekst. Aż sobie jeszcze raz go przypomnę. Kobiety muszą czuć się kochane, by uprawiać seks, a mężczyźni muszą uprawiać seks, by czuć się kochani. No i teraz, jeśli jest sytuacja, w której para ma jakiś gorszy czas, coś się tam nawarstwiło, to kobieta musi czuć się dobrze, bezpiecznie, by chcieć uprawiać seks, by to pożądanie się gdzieś pojawiło, a faceci potrzebują tej bliskości, przytulania dotyku seksu, by czuć się kochani, by chcieć na przykład rozmawiać. I to są różne podejścia. Ani jego nie jest lepsze, ani jej nie jest lepsze. Po prostu to są różne podejścia. Bez zarządzania tymi podejściami, bez pokazania ich dwóch obok siebie, no można się po prostu bardzo rozminąć. Mając bardzo dobre intencje i mając koniec końców ten sam cel pojednanie, kochanie się, ale można się rozminąć diametralnie. I jakby to myślenie tylko o seksie to jakiś taki element też, myślę, maski jakaś taka poza nabyta w. W procesie socjalizacji, taka oczekiwana postawa. No więc, jak ktoś cały czas powtarza, że tak facet ma, no to faceci tak rosną i się uczą, że tak mają myśleć ciągle o tym seksie, a to tak trochę nie o to chodzi. No i coraz więcej jest takich głosów, myślę, jak moje. Znaczy, myślę, wiem, widzę. Widzę portale, artykuły, które poruszają temat seksualności, poruszają temat intymności, bliskości, i tego, że facet może płakać, że facet może mieć kontakt z emocjami i Dzieje się tutaj jednak też taka trochę przykra rzecz po drugiej stronie. To znaczy, pojawiają się też reakcje niektórych kobiet, które bywają blokujące. To znaczy, jest część kobiet, która sobie nie radzi też z tą nową odsłoną współczesnej męskości. Istnieją takie przekonania u niektórych kobiet, że dotyk i czułość powinny zawsze prowadzić do seksu, no bo inaczej to co? Ja nie jestem ładna, nie pociągam go, to może prowadzić do takiego lęku, że skoro on nie chce ze mną uprawiać seksu, to znaczy, że ja nie jestem wystarczająco dobra, jestem wystarczająco ładna, chuda, pociągająca, niepotrzebne skreślić. I taki facet, który po prostu przyszedł się przytulić. Jeśli nie da seksu, to może dostać właśnie taki feedback, więc będzie puszowany o to, by uprawiać seks, a on na przykład tego seksu w danym momencie wcale nie chciał. I widziałam też takie komunikaty: to co ja mam mieć obok faceta czy dziecko, albo to on ma mnie dotykać i głaskać. Są nadal takie jednak też właśnie w opozycji do tego, co mówię. Postawy niektórych kobiet, że jak wrażliwy, to słaby, że mięczak i tak dalej. Więc e, trzeba być też gotowym na to I, i nie wszystkie jeszcze kobiety są na to gotowe. Czytałam też wypowiedź e, psychologa faceta, m, który mówił, że był na grupie takiej wsparcia, gdzie był jedynym facetem i przez pierwszy dzień nie mówił prawie nic. I w pewnym momencie, kiedy dostał informację zwrotną, że właśnie brakuje kobietom tego, że on nic nie mówi, że one by chciały, żeby on też się zewnętrznie, no bo one mówią cały czas o sobie, mówią o jakichś trudnych sprawach. Kiedy on się wreszcie przełamał i zaczął opowiadać, popłakał się, przeżywał bardzo trudne rzeczy na forum, to opowiedział, że potem ta grupa podzieliła się na, na dwie grupy. Powstały Dwie, dwie dwa plemiona w jednym kobiety absolutnie wspierały tą postawę, że w, tak że masz prawo płakać, masz prawo być słaby, to jest świetne, że jesteś autentyczny a druga grupa na niego naskoczyła że przestań narzekać weź się w garść, przesadzasz i to, to, to świetnie pokazuje, że właśnie część z nas nie jest gotowa jeszcze na to co deklaratywnie chcemy Coraz więcej z nas kobiet mówi, że chce facetów wrażliwych, autentycznych, czujących, mówiących o tym, co czuje. A w zetknięciu z taką postawą, część z nas reaguje. Weź przestań, weź się w garść, bądź twardy. I dzieje się duża transformacja. Dzieje się duża transformacja po stronie mężczyzn, kobiet i. No moje zdanie znacie, nie? Jakby ja bardzo wspieram te postawy u facetów i uważam, znaczy ja bym była na tej grupie wsparcia po tej pierwszej stronie, po tej, w tej grupie, która zachęcałaby do tego. Bo jeśli słyszę potem, że o, wy tak mówicie kobiety, że wy chcecie tych facetów, ma, którzy mają kontakt z emocjami, ale potem jednak chcecie konkretnego faceta, który ogarnie, to sobie myślę kurczę, no ale właśnie można to połączyć, no. No przecież znam bardzo wiele kobiet, które właśnie są niezależne, silne, ogarnięte, zarabiają, generalnie umieją w życie, umieją w sprawy, umieją planować, umieją dowieść, jak się na coś zobowiążą, są właśnie odpowiedzialne, fajne babki, a oprócz tego umieją płakać i umieją mówić, co czują i da się te dwa światy połączyć. I Myślę sobie, że nie ma co iść w ekstremę. To, że facet ma czucie mocy, nie znaczy, że ma być nagle e, takim sosikiem, który się rozlewa ciągle i płacze co, co godzinę. Tak jak kobiety, no, nie chodzą i nie płaczą co godzinę. Trzeba być balans, balans. Facet, który ma kontakt z emocjami, nie oznacza mamałygi. I tak samo kobieta, która ma kontakt z emocjami, nie oznacza płaczki. Tak, To, to trzeba po prostu złapać to, to, to pomiędzy. I raz jest tak, a raz jest tak. Teraz jestem twardy, silny, ogarnięty, dowożę, pracuję, awansuję, zarabiam, teraz yy, gotuję, a teraz leżę pod kocem i sobie płaczę, albo mówię, że się czegoś boję i to jest okej, okay, no, balans, jak w potrawie. I dobry seks wymaga dobrej komunikacji i kontaktu ze sobą, kontaktu z emocjami i myślę sobie, że to, co na początku powiedziałam, że każdy facet chce tylko seksu, tak? To wiemy, że to jest ściema, nie każdy facet chce seksu, a tam, gdzie jest ta potrzeba seksu, to nie zawsze chodzi o seks, i wtedy warto popatrzeć sobie samemu na siebie i na faceta, o co mu w tym seksie chodzi. Czy to jest sposób właśnie na bliskość, na intymność, na poczucie się docenionym, zauważonym, a może to jest kwestia odreagowywania presji i stresów w pracy. W taki nerwowy, kompulsywny, ostry sposób, takie wentylowanie się. I życzę tego nam wszystkim, żebyśmy wiedzieli, czego potrzebujemy, i wiedzieli, jak to znaleźć w taki świadomy sposób, bez szukania jakichś obejść i zamienników. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii na temat tego podcastu, który był trochę taką wyprawownie znany, takim małym kajaczkiem, żeśmy sobie po tych różnych wyspach tematycznych pływali. Natomiast chciałam się różnymi przemyśleniami podzielić, bo mi się kołatały po głowie i zbierałam te kropki z różnych, z różnych bardzo wielu źródeł. Ja zostawię w opisie linki. Mam ich całkiem sporo i to są dosyć długie i takie mięsiste wywiady, więc zachęcam Was do lektury. I na końcu dorzucam PS. To wizualnie byłaby taka gruba, czerwona, oddzielająca linia. Nie jest to teraz element wprost związany z tematem tego podcastu, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo nie wiem, kiedy będę nagrywać kolejny podcast. Tym bardziej nie wiem, kiedy będę nagrywać kolejny podcast o seksie, a to jest rzecz, która o której się nie mówi wystarczająco mocno i często więc jest to obszar seksu, ale niekoniecznie już związany tutaj wprost, wprost z tym, czy faceci chcą, czy nie chcą tylko seksu i czego chcą, kiedy tak naprawdę mówią, że seksu, a wcale nie seksu dobra, e, słuchajcie, chodzi mi o różnicę między pożądaniem spontanicznym, a responsywnym ręka do góry, kto słyszał te pojęcia no, przecież i tak nie widzę, nie? więc e, mogę powiedzieć, e, penisy w górę ci, którzy słyszeli o pożądaniu spontanicznym i responsywnym Dobra, też nie widzę, więc... Słuchajcie, bo... Dobra, żarty na bok, to jest ważna rzecz. Chciałabym to dojaśnić, bo to jest jedna z przyczyn bardzo wielu rozjazdów w parach, bardzo wielu różnic i, i, i przyczyna kłótni i niezrozumienia. Są dwa typy pożądania i w ogóle to... Ten termin, pożądanie responsywne, spopularyzowała dr Emili Nagoski w książce Ona ma siłę. I... Nazwa wskazuje, jest to pożądanie, które jest w odpowiedzi na coś, bo tak, ochota na seks w przypadku niektórych osób pojawia się właśnie dopiero pod wpływem stymulacji, w odpowiedzi na coś. A u niektórych, zwłaszcza u mężczyzn, jest spontaniczne. I wtedy mamy do czynienia z pożądaniem spontanicznym, takim, tak, takim, takim szybkim, pomiennym. Jest widok na przykład, i już jest pożądanie, albo jest dźwięk, hasło, zapach, króciutki dotyk, i już jest ta gotowość na seks. A pożądanie responsywne tworzy się nieco dłużej i jest to pewien. Mm, to jest pewna odpowiedź na okoliczności zachowania. I teraz, jeśli faceta bardzo podnieca jego partnerka i ona na przykład wyszła spod prysznica, jest w ręczniku on ją zobaczył i po prostu podchodzi i jest gotowy na seks i teraz ma reakcję i za zaczyna tak, akcję no to w momencie jeśli ona go odrzuci no bo ona nie czuje w ogóle podniecenia no hello, ona po prostu wyszła spod prysznica i po prostu sobie idzie i ona nie jest w stanie na przykład wejść w ten stan w którym on jest te trzy sekundy no i odpycha go i wtedy co się dzieje on się czuje cholernie odrzucony niekochany, tak? No bo właśnie u facetów ta miłość, to, to bycie akceptowanym, to bycie chcianym wyraża się bardzo mocno w seksie, więc on się czuje odrzucony, on się czuje niekochany, niechciany, jak, taki, jak takie dziecko odrzucone w kąt. No i jest klops. No bo w tamtej sytuacji też co czuła kobieta? Ona się czuła przeatakowana, potraktowana może nawet przedmiotowo. Nikt, nikt nie zwrócił uwagi, tak, czy ona w ogóle chce, nikt jej nie spytał, no, bo facet wyszedł z założenia, że gdyby jego to spotkało i partnerka by tak na niego się rzuciła, to by było ekstra. i to jest takie zakładanie, nie? Takie zakładanie, że druga strona ma tak jak my. I jest jakaś taka tendencja, statystyk tu nie mam, ale to jest taka, taka globalna, powiedzmy, tendencja, trend, że raczej u facetów jest to pożądanie spontaniczne, ono występuje y, dużo częściej. Responsywne też, no, u kobiet dużo częściej występuje responsywne. Spontaniczne też się pojawia, ale jest, istnieje coś takiego jak pożądanie responsywne i to jest dużo, dużo częstsze właśnie u, u kobiet. I w tym responsywnym pożądaniu też, co jest ciekawe, można tym w jakiś sposób zarządzać. I to jest właśnie ta odpowiedź na to, co robi partner, czyli jeśli on robi coś, co nas pociąga, co nas podnieca, to pojawi się to pożądanie, ale można też tym zarządzić samodzielnie. To znaczy, jeśli wiesz, że wieczorem y, jest przestrzeń na seks, możesz zrobić rzeczy, które cię w ten nastrój wprowadzą świeczki, olejki, coś, co lubisz i możesz sama też zarządzić tym własnym pożądaniem, które będzie w jakiś sposób narastało, z myślą o tym, żeby potem wejść w ten klimat łatwiej. I. Myślę sobie, że znowu moje znienawidzone komedie romantyczne znowu tutaj robiły demolkę. No bo mamy w głowach taki wy wyidealizowany obraz seksualności i takie sceny, gdzie się ludzie na siebie rzucają tu i teraz, Jep i on już, i ona. I wydaje się, że to jest taki najfajniejszy rodzaj seksu, taki, taki pomienny, taki, takie eksplozje z dwóch stron jednocześnie. Czy to występuje? Tak. Czy to występuje po 10 latach małżeństwa? No, pewnie rzadziej. No i właśnie zatrzymywanie się tylko, jak, jakby, używanie, czy używanie, może to jest złe słowo, ale dbanie czy uznawanie tylko tego pożądania spontanicznego, operowanie tylko nim, po prostu okraja to życie seksualne i doprowadza potem do, 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 do bycia dalej od siebie. A to pożądanie responsywne jest tak samo fajne, może być tak samo fajne, tylko trzeba je poznać, w ogóle wiedzieć, że ono istnieje i sobie o nim już potem poczytać dalej. I to jest właśnie zadanie domowe dla mnie, dla Ciebie, w sensie ode mnie, dla Ciebie. Poczytaj sobie na temat pożądania spontanicznego i pożądania responsywnego, albo najlepiej tą książkę całą, ona ma siłę. Emilina Goski. I cóż, to była dygresja. Bo tak jak mówię, nie wiem kiedy miałabym przestrzeń, żeby sobie o tym troszeczkę więcej pogadać i ja się podpisuję pod tym pożądaniem responsywnym trzema rękami, pięcioma, ośmioma, kilka moich przyjaciółek totalnie też miało taki, wow, ja to mam, bo spotkałam się u kilku osób z taką sytuacją, że jakby facet zarzucał kobiecie, że jest zimna, że nie ma ochoty na seks, a, a no to trochę nie o to chodzi, tylko właśnie on oczekiwał spontanicznego, a ona miała to responsywne i dopiero kiedy trafiła na partnera, który to rozumiał i w jakiś sposób tym właśnie zarządzał i doprowadzał do tego, że to pożądanie narastało, to seks był fenomenalny i po prostu wiedzmy, wiedza jest super bądźmy wszyscy wiedźmami i wiedźmilami i tą myślą żegnam się z wami dzisiaj w ten halloweenowy wieczór, jest dokładnie dzisiaj halloween i cztery razy przerywano mi to nagrywanie Mieliśmy właśnie. Słuchajcie, mieliśmy właśnie stosunek przerywany. Nie wiem, czy wiecie. <grych> tak, ale nie miałam żadnych cukierków. Trudno. No, jakby jestem złosą sąsiadką. Whatever. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia niebawem. Pa!